Tragedia na Pomorzu. Znaleziono ciało mężczyzny. Było zalane betonem. Makabryczne odkrycie w Płaczewie, województwo pomorskie. Na jednej z posesji znaleziono zwłoki mężczyzny, które miały zostać częściowo zabetonowane. Policja ma dwie hipotezy co do jego śmierci. Doszło do zatrzymania 7 osób, które mogą mieć związek ze sprawą. Pomorskie. Znaleziono zabetonowane zwłoki mężczyzny. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 kwietnia, wieczorem. To właśnie wtedy na jednej z posesji w miejscowości Płaczewo, POW. Wejherowski, pojawili się policjanci. Dziennikarzom Radia Gdańsk udało się ustalić, że na miejscu znaleziono częściowo zabetonowane zwłoki mężczyzny. Aby je wydostać, konieczna była pomoc strażaków. Znaleziono ciało mężczyzny, zostało zalane betonem. Śledczy nie udzielają na razie żadnych szczegółowych informacji w sprawie. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk przekazała, że w poniedziałek odbyła się sekcja zwłok mężczyzny. Jej wyniki nie zostały jednak podane do wiadomości publicznej. Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna nie żył, kiedy został umieszczony w kanale posesji. To właśnie wtedy miało dojść do wylania betonu. Śledczy biorą pod uwagę morderstwo lub pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Policjanci do tej pory zatrzymali 7 osób, które mogą mieć związek ze sprawą. Kolejne nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że zatrzymani są rodziną osoby, do której należy posesja. Śledczy biorą pod uwagę dwie najbardziej prawdopodobne hipotezy. Według nich, w Płaczewie miało dojść do morderstwa lub pobicia ze skutkiem śmiertelnym.